mówię, te obozy koncentracyjne niemieckie. Polskie obozy koncentracyjne. Warto tutaj też do historyków się odwołać. To były niemieckie państwowe obozy koncentracyjne. To były firmy, które miały przynosić zysk dla Niemców, dla państwa niemieckiego. We wszystkich niemieckich nazwach to były państwowe niemieckie obozy koncentracyjne. Podkreślam słowo państwowe. No to wszystko. Takie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemieckie oczywiście. I rzeczywiście i mieszkam tu w Kanadzie. Co jakiś czas któraś z tych gazet ogólnokanadyjskich pisze o polskich obozach koncentracyjnych i też mimo wysyłanych listów, protestów też nie zamierzają, nie wykazują żadnej chęci naprawy informacji, poprawy, przeproszenia Polaków za to wszystko. Świat, no, liberalny, świat poprawności politycznej, a szczególnie tu w Kanadzie, no to to jest trochę straszliwe, bo jak dalej żyć? To wszystko dziękuję uprzejmie i z Panem Bogiem. Panie Januszu? Tak. Bo one też jakoś tak zostały zorganizowane, by jako rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu i państwa. Tak? To w 33 już w Rzeszy powstawały obozy i później tylko podczas II wojny przeniesione działania do Polski, by też chronić swoje państwo niemieckie, a mordować inne narody. Tak, oczywiście. Miałem wielką przyjemność w swoim życiu spotkać pięknych, wspaniałych ludzi po wyjeździe z Polski z paszportem w jedną stronę. Też historycy o tym nie mówią. A trzeba było się za to zabrać. Ile osób wyjechało z paszportem w jedną stronę? Począwszy od rozporządzenia niejakiego Kiszczaka ze stycznia 1982 roku o stosowaniu pozasądowej banicji. Tak to było nazwane. Pozasądowa banicja. I miałem jeszcze taką wielką przyjemność spotkać tutaj na emigracji świętej pamięci już dzisiaj pana Antoniego Caputę, który był przywieziony do Auschwitz. Nie do Święcimia. Do Auschwitz, do państwowego niemieckiego obozu koncentracyjnego w pierwszym transporcie 14 czerwca miał numer obozowy 318. Byłam u niego w domu, on bywał u mnie i przegadaliśmy naprawdę setki godzin. Porobiłem notatki z tych rozmów, bo opowiada mi rzeczywiście piękne i tak wspaniałe rzeczy, w jaki sposób ludzie zachowali się w niemieckim państwowym obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Pan Caputa świętej pamięci zmarł, gdy miał lat 97. Był podoficerem Wojska Polskiego do 1939 roku. Później przedzierał się dwukrotnie poprzez Słowację na Węgry i raz go złapali, uciekł, drugi raz go złapali Słowacy. Wydali go Niemcom, no i stąd transport. I miał, jeszcze widziałem i miałem w rękach wyrok niemieckiego sądu, który skazywał go na rok czasu obozu koncentracyjnego w Auschwitz po niemiecku. I to miał przetłumaczony też ten wyrok na polski poprzez przysięgłego tłumacza i na język niemiecki, angielski, przetłumaczony na angielski, na polski. I miałem ten dokument oryginalny, niemiecki, w ręku. To jest coś strasznego. I teraz ktokolwiek będzie mówił o polskich obozach, no to jest ignorantem zupełnym. Warto tutaj jeszcze powiedzieć, że lokalna telewizja, lokalna stacja obchodziły tutaj takie dni pamięci tych, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Tak krótko, obozy koncentracyjne. I co roku z kolegą powiadomiliśmy tą lokalną telewizję, tą lokalną gazetę, przychodzono, przyjeżdżano do niego, robiono wywiady i pokazywano. I przyszedł rok bodajże 1998, zgłaszamy się do lokalnej telewizji, do lokalnej gazety i zapytano się nas wówczas o narodowość tego, który przeżył. A nam chodziło o pana Antoniego Caputę. Oczywiście. No, żeby jest Polakiem. A nie, my szukamy tylko tych, którzy
którzy przeżyli Żydów. I to już od tego momentu, od 1968 roku, zrobiono tydzień takiej pamięci tych. I tam otwarcie powiedziano, że nam nie chodzi o... Nie, Polak to nie, to od tamtego momentu nie było żadnego z nimi więcej wywiadu, żadnego zdjęcia, tylko bo wyraźnie powiedziano, chodzi nam o Żydów. To było tutaj, za moich czasów, to nie, to było, nie było to 1000 lat temu, to było 10 lat temu. 9, może 10, coś takiego. No jesteśmy świadkami. No i od tamtej pory oczywiście tej gazety nie czytam. Powiadomiłem ich o tym. Ale w ten sposób zmienia się świadomość młodych ludzi. To samo jest potężne zakłamanie w tych kanadyjskich szkołach. Na przykład w jaki sposób mapa Europy i ile osób zginęło, ile ludzi zostało zamordowanych w czasie II wojny światowej. No i tam odpowiednie liczby na konturach poszczególnych krajów. Ja mówię, no dobrze, to jest tylko część rzeczy, nie? I część sprawy. A gdzie są liczby tych zamordowanych przez Sowietów? No rozmawiałem z tym wykładowcą, z tym historykiem. On mówi, no taki mamy program. Ja mówię, to jest program zakłamany. I powiedziałem, że w takim razie proszę mojego dziecka nie uczyć, bo sam nauczy. No i od tamtej pory moja córka miała bardzo dobre notowania w tej szkole z historii, ale bardzo ostrożnie ten historyk do nas podchodził, bo sam wiedział o tym, że to jest fałsz, połowa, że tak powiem, faktów historycznych, a nie prawda, nie historia naprawdę. No, także to, co było kiedyś, dzisiaj odbija się również w naszym życiu, na te drobne rzeczy chociażby, jak w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, Związek Radziecki, a nie Związek Sowiecki. To jest, ktoś powie z boku, no i tylko i wyłącznie nazwa, ale to jest również prostowanie języka, bo w języku zaczyna się fałsz, zaczyna się ogłupianie innych ludzi. Nie 6 milionów, tylko prawie 12 milionów Polaków Polska utraciła, bo niecałe 36, a po wojnie niecałe 24 miliony ludzi spis powszechny wykazał. Pytanie, co się stało, gdzie się podzieli Polacy, 12 milionów ludzi. Myślę, że to będzie na tyle, drogi ojcze. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję ojcu, dziękuję ojcu Tadeuszowi i wszystkim ojcom, wszystkim pracującym w Radio Maryja za to, że Radio Maryja istnieje. Bo ja chcę to powiedzieć, przyzwyczajamy się, że Radio Maryja istnieje, ale w dzisiejszym świecie to nie jest normalna sytuacja, że Radio Maryja jest. Jest to cud każdego dnia, że Radio Maryja istnieje. I za ten cud, za to nieprzyzwyczajanie się do Radia Maryja, że odłączam jest, no to trzeba wspierać. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję, i z Panem Bogiem. Janusz, z Panem Bogiem.
także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Pomocy.
Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Proszę Ojca, ja dzwonię z Rumi. I Pani ma na imię? Irena. Proszę. Proszę księdza, chciałam takie coś, nie mogłam się nigdy dodzwonić. Pierwszy raz w życiu dodzwoniłam się, a mam już 81 lat. Moi rodzice z obozu postarali się wziąć moją kuzynkę, czyli mamy siostry, najmłodszą dziewczynkę, która była razem z ojcem wywieziona do obozu. Było ich 10 dzieci, ta ciocia umarła, a my za wszelką cenę chcieliśmy chociaż jedno dziecko uratować i moi rodzice przez takiego Niemca jednego, ojciec wszystko zrobił, żeby napisał takie pismo. No i wystawił takie pismo i matka z ojcem pojechali do obozu, do Nakła, koło Nakła, do Potuli, koło Torunia. I tam był wujek z tymi 10 dziećmi. No i także bo on pisał listy, żeby chociaż jedno dziecko uratować, bo po kolei te dzieci umierały. No i także moi rodzice pojechali z tym pismem o tego Niemca napisanym i chcieli ją przywieźć, tą najmłodszą. No jak pojechali, Niemcy powiedzieli, to jest niedobre pismo, tam coś brakuje jeszcze i na to pismo nie wydadzą. Moja matka była przerażona, widziała te trupy na tych wózkach i powiedziała, ona już więcej nie pojedzie, żeby wziąć tą dziewczynkę, tą moją kuzynkę najmłodszą. No ale mój ojciec i mama drugi raz, ojciec poszedł do Niemca, napisał inne pismo od Szupo w Wejherowie. No i także w końcu, jak ojciec tam pojechał, to wydali tą najmłodszą. Ona już była 2,5 roku w Lagrze, także miała 2,5 roku, jak ją wzięli, to miała 5 lat. Jak ją wydali i ojciec ją przywiózł, to jej ogolili głowę, wycięli na ręku 2 krzyże i dali znaczek, że jest Polką. To już ona jeszcze 2 tygodnie, to by chyba umarła. Robaki, brzuchy miały pogryzione, same dziury. No i także jak ją przywieźli, to ona była tak strasznie wychudzona i w ogóle okropnie wyglądała. No ale ojciec pracował w porcie, w Gdyni. Jak miał okazję, to tam kupił, czy nie wiem jak załatwił, że te pomarańcze. No i także i owoce i wszystko. I moja mama starała się, żeby ona jednak żyła. No i także właśnie ona przeżyła, teraz już ma 80 lat w tym roku, ale powróciły te jej straszne chwile, kiedy ona tam była, to ona nawet karminy nie chciała jeść, jak ona była malutka, przywieziona, to ona powiedziała, to jest czarna zupa, tej zupy jeść nie będę, a moja mama mówi, dlaczego nie chcesz jeść tej czarnej zupy, karminy? A ona mówi, ona tego jeść nie będzie, bo czarna zupa jest okropna. A oni tam w Lagrze im gotowali zupę z magii czarnej. No, pani Ireno, pani tak trochę mówi obok słuchawki i ten głos jest tak. Taki przytłumiony. Aha, dobrze, to ja odsunę od buzi. Teraz jest lepiej. No i także proszę ojca, wszystko robili moi rodzice, żeby ona właśnie żyła, a na naszej ulicy, tam w tej Rumi, to mieszkał Niemiec, który miał sklep z mięsem. To te dzieci ich ją wyzywały, ona musiała ten znaczek jako Polka mieć naszyty, bo Niemcy powiedzieli, jakby nie nosiła, to ją z powrotem do Lagru wezmą. A że miała 5 lat,
mama wszystko robiła, żeby ona ten znaczek miała. I te dzieci niemieckie od tego zeżnika tak ją wyzywali. Ty świnio Polska. I w ogóle no okropnie. No ale wszystko się udało i przeżyła to wszystko i wyszła za mąż. Moja mama wyprawiła jej wesele. Nie zmieniała jej nazwiska, bo wujek się nazywał Anolik. A my nazywaliśmy się Hirsch. No i także właśnie ona żyje do dnia dzisiejszego, ale już jest bardzo ciężko chora i dostała już takie zawroty głowy i błądzi w ogóle, ucieka z domu. I no i także chyba te jej dni są policzone. To może też w jej intencji, pomóżmy się za tych, którzy też są chorzy, cierpiący. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, Pani Ireno. Proszę ojca, ja jeszcze się chciałam zapytać, czy ja rozmawiam z ojcem Rydzykiem? Nie, halo? Nie. Ojciec dyrektor miał program do północy, a ja jestem ojciec Grzegorz mój. No bo proszę ojca, ja wszystko zrobiłam, żeby mój syn mnie zabrał do Torunia na poświęcenie tego nowego kościółka w Toruniu. Tak. Matki Boskiej Gwiazdy. Nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Taka tak. Byłam szczęśliwa, że jechałam, a mój syn już tak ma przewrócone w głowie od tych wszystkich gadań, gazet i w ogóle ja inaczej myślę i on inaczej myśli i powiedział, dobrze, jak mama już tak jest uparta i chce jechać na poświęcenie, to ja mamę zawiozę, ale ja nie pójdę do kościoła, tylko mama niech wtedy jest do kościoła, niech idzie sama. No i tak mi przykro w ogóle bardzo, że tak w rodzinie może być, że jeden działa przeciwko drugiemu. Bóg zapłać i szczęść Boże. I pozdrawiam bardzo wszystkich, Radio Maryja, bo byłam też w Warszawie, żeby na tym, żeby Marszu. Była ta Matka Boska, to radio uratowane i telewizja trwa na multipleksie, pojechałam. Wszyscy mi odradzają, mój jedyny stara, nie jedź, a ja muszę jechać, żeby to radio było. I ta Matka Boska miała te swoje. Dziękuję bardzo, Pani Ireno. Ja tak powiem, nie jesteśmy przeciwko sobie i Pani Sen też nie jest przeciwko, bo niech Pani zobaczy, że zawiózł Panią do Torunia, nawet czekał. To pewnie wcale nie krótko, bo to przecież kilka godzin. A zawsze pytać się siebie, jak rozmawiać ze sobą. Bo może być tak, że jesteśmy pod jakimś tam wpływem takich czy innych argumentów, albo czy fałszywych, albo takiego nastawienia na drugiego człowieka. Zanim się nastawimy, zobaczmy, popatrzmy, poobserwujmy. Ale to się mohery tak nastawiają, to jest ludzie ateistyczni, tak nie cała szaty głupi, żeby co jeden dziad katolicki z kościoła powie, wiadomo, to i drugi to samo powie. Kochają mamę. Bo tak wiesz, ale bezmyślnie, oni nie mają mózgu, nie zawsze. To jeden kiwnie palcem, to i drugi. Obowiązuje przykazanie, bo jesteśmy katolikami, chrześcijanami, czci ojca i matkę. I ta teściowa, czy teść w tym przypadku też staje się mamą, tatą. Nie z racji więzów krwi, ale z racji tego sakramentu małżeństwa, tej nowej więzi, którą młodzi ludzie budują, czy na której budują swoje małżeństwo. I chociażby ten szacunek, a przez niego może przyjść też miłość. Szanować należy siebie. I tak jak patrzymy, nie jest sztuką komuś skakać do gardła, czy coś takiego, czy tak się zarzekać, że Radio Maria nie. Uwielbiają. Popatrzmy na to, że
dzieje się konkretne dobro. Uczymy się modlić. Uczymy się rozmawiać. Uczymy się, nawet popatrzmy, może często do tego powracamy, czy o tym mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. No jak często na przykład sięgamy po katechizm, po Pismo Święte? Jak wygląda nasza formacja ludzka? Bo mówimy, że lekarz cały czas musi się kształcić, chociażby bo nowe medykamenty, nowe terapie i tak dalej, i tak dalej. Czy ci, którzy w jakiś sposób no, w księgowości robią jakieś audyty, nieaudyty, też nieustannie to prawo, do tego prawa muszą zaglądać, żeby to wszystko robić no, w oparciu o obowiązujące przepisy. I wiele jest takich. Ale teraz pomyślmy o takiej formacji ludzkiej, jak ojciec na przykład myśli o swojej formacji, jak matka. Pojawiają się dzieci, tak? To... I teraz co takiego ten młody tata, młoda mama? I to też chcielibyśmy w jakiś sposób przekazywać na antenie Radia Maria. Są audycje dla małżonków, dla rodziców, porady różnego rodzaju. Po to, żebyśmy pomagali sobie w tej formacji, żebyśmy na pewne rzeczy zwracali uwagę. Chociażby te nasze rozmowy. Rozmawiamy, poddajemy pod namysł i naszą ocenę, czy nasz sposób myślenia, formułowania pewnych myśli, informowania o jakichś tam sprawach, to też czemuś ma służyć, tak? Dobra. Tak jak w rodzinie. Możemy się spierać ze sobą trochę tak, nawet jakoś pod włosy siebie brać, może nawet trochę jeden drugiemu dokuczy, ale to nie znaczy, że stajemy teraz naprzeciw siebie, że w jakąś nienawiść wchodzimy. Nie. Tak nie możemy patrzeć. I tak nam też nie wolno czynić w naszym życiu. Więc tutaj, tak, gdy myślimy o radiu, czy no, nawet o innych rzeczywistościach, trochę takiego szacunku do tych, którzy podjęli się jakiegoś dzieła. Radio trwa, popatrzmy, ile lat, ilu ludzi na to się złożyło. Trzeba było idei, takiej pracy, takiej ogromnej determinacji, po ludzku nawet patrząc, tak? I teraz przyjdzie jakiś tam jeden z drugim, no i tam będzie odsądzał od czci i wiary i dokuczał. No człowieku, no zastanów się chociaż chwilę. Po ludzku nie wypada. A jeżeli jeszcze ty jesteś wierzący, jak ty tak możesz? No jak możemy tak, prawda, jeden drugiemu tutaj takie przytyki. Popatrz na swoje ręce, pokaż, coś zrobił w życiu. Jak chcesz się tak brać pod boki, prawda, albo zaczepiać starszego brata, czy kogoś, kto już, no bo sama rzeczywistość trochę się broni, tak, moglibyśmy powiedzieć, a tu jeden, drugi, tak, prawda, podskakuje, więc zupełnie ze spokojem. I myślę, że też będzie czas, że pani będzie umiała rozmawiać z synem, czy będziecie państwo umieli rozmawiać. I nie, że przeciwni. Może być tak, że ktoś tak nabroi i w tych głowach tak się zalęgną takie czy inne oceny i patrzenie. Ja warto zapytać, a czy to jest twoja osobista ocena? Sprawdzona? Na czym? Nie? Jak ty to widzisz? Na podstawie czego ty to tak oceniasz? Bo pieniądze, a ile dałeś? A ile się dołożyłeś do tego konkretnego dzieła? Zobacz, dokładasz się do innych. Ja nie mam do ciebie nic. Jeżeli jesteś przekonany do słuszności, do właściwego wyboru, proszę bardzo. Ale jeżeli ja jestem przekonany do czegoś, dlaczego mi taki zarzut czy wyrzut czynisz? Pani Ireno, zupełnie. Proszę ze spokojem podchodzić do tego i pozdrowić też syna. Dzieci swoje od nas. Proszę bardzo, Radio Maria. Rafał Strzewa, niedaleko Torunia. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu, myślałem, że ojciec zapomniał. No właśnie, tak sobie spuściłem, ale patrzę, odebrałem telefon, co ja robię, myślę. No tak, ale nic się nie stało. Ale się nawróciłem. Tak. To dobrze się złożyło, bo być może miałem o tym nie mówić, a przez to więcej powiem. Ja chciałem powiedzieć o przemianie mojej, dotyczącej mojej osoby. Zacząłem słuchać Radia Maryja już regularnie około 12 lat od śmierci Jana Pawła II. Wcześniej nieregularnie. Z racji tego, że jestem elektronikiem z wykształcenia, przestrajałem kiedyś radia i nocami to robiłem. I zawsze trafiłem na jakąś audycję. Zdarzało mi się trafić dość często na audycje historyczne, a historia mnie także interesuje, historia Polski w szczególności. I mówiłem, ale super, co za radio. I potem zdumienie wielkie, że to Radio Maryja. Ale nigdy nie słuchałem go tak, no mówię, od 2000 roku może do 2005 nieregularnie, a od śmierci Jana Pawła II już regularnie. Ale muszę ojcu powiedzieć jeszcze jedną rzecz i wszystkim słuchaczom w Polsce i na świecie, że moja rodzina jest katolicka, jest religijna, tak zostałem wychowany i moja mama, jako dziecko słyszałem, jak ona puszczała z magnetofonu jeszcze z kasety tą pieśń, którą wykonywała tutaj być może zakonnica, no w każdym razie w wykonaniu moich rodziców to było na kasecie, to była zakonnica i ona śpiewała właśnie na pomoc, na ratunek. Tam były, no cała kaseta była, pięknych pieśni, chyba już nie mamy ich. Ja kiedyś ojca Janusza pytałem o to wykonanie, on mi wiedział, tam były też kwiaty polskie. No, ja myślę, że tutaj jako dziecko, słuchając tych pieśni, mama to miała tą jedną kasetę i puszczała ją wielokrotnie w ciągu dnia. To też miało wpływ na moją osobę, bo jednak ja w rodzinie się okazało, byłem pierwszy tym, który słuchał Radia Maryja, namawiałem rodziców do tego, jednak ojciec powtarzał no, za mediami tymi głównego ścieku, to co słyszał. No ale ostatnio nastąpiła przemiana, bo gdzieś około pół roku, może rok, okazuje się, że moi rodzice także słuchają tego Radia Maryja. No i było moje wielkie zdziwienie, że tyle, można powiedzieć, od 12 lat wałkowałem im, a teraz się okazuje, że od około pół roku na pewno słuchają tego radia i no jak to moi rodzice nie powiedzą prawdy, ale znaczy w sensie nie przyznają racji synowi. Ale jeszcze w odniesieniu do tego, co pan Janusz z Kanady mówił, bardzo mi się to podobało, bo nawet cieszyłem się, że ojciec go zatrzymał troszeczkę dłużej, bo chciał nam uciec szybciej. Tam było odnośnie do tego języka komunistów. Ja niestety musiałem mojego ojca jakiś czas temu nazwać komunistą rodzinnym, ponieważ jak to w naszym, wielu polskich rodzinach jest, rodzice zachowują się antypedagogicznie, bym powiedział. I także też zachowywał się mój ojciec, może mam matka mniej. Natomiast polega to na tym, że jest używane słownictwo, ocena, zła ocena syna, dziecka. I takie dziecko przyjmuje to do siebie i to jest, wręcz potęguje, przybiera rozmiary przekleństwa. Tutaj się odnoszę do tego, że no niestety słowo ma wielką siłę, wielką moc. Zamiast wspierać dzieci, stawiać się za nie, jak nie wychodzi,
no to, to jest odwrotnie, a to ty taki, a to ty taki, same negatywy. Ja muszę powiedzieć, że mam katolicę taką małą i ona, pamiętam, miała 3 latka, może mniej, no może troszeczkę więcej, i on nie mogła narysować kółeczka i ona mówi, nie umiem, nie potrafię. No i ja mówię, zawsze ją zachęcałem. Moment i za jakieś parę dni, może tygodni, ona już to kółeczko umiała zrobić. Mówię do niej, widzisz, umiesz zrobić, umiesz, postaraj się, spróbuj. A nie, że mały dzieciak mówi, nie umiem. A rodzice z kolei negatywnie potrafią oceniać. Nie wiem, czy to jest w naszych rodzinach polskich tak, czy ja to doświadczyłem, muszę powiedzieć, osobiście. Także to jest odniesienie do ostatniej części ojca wypowiedzi. I dlatego może dobrze się złożyło, że tak długo czekałem na swój moment wejścia na antenę. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy, a w szczególności moich kochanych rodziców, którzy słuchają Radio Maryja, być może teraz nie, bo śpią. I pozdrowić pana Jarosława z Wejherowa. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, panie Jarosławie, to mogła być siostra Magdalena Nazarytanka, bo tak pan mówił do nas, ja tak znalazłem, autor tekstu Magdalena Nazarytanka, kompozytor też Magdalena, tak? Z tym, że ojcze, ta wersja, którą ojciec puścił na pomoc, na ratunek, to była taka troszeczkę, bym powiedział, nowsza, stonowana, bym powiedział, tamta mieś zawsze była taka, bardziej taka emocjonalna, bym powiedział, tamta wersja. To śpiewa teraz pani Eleni, taką też płyta Moje Credo. Ale tamta też płyta. No właśnie Eleni chyba, a może to była właśnie też Eleni, może, no nie wiem, no w każdym razie. Ale tekst to na pewno Magdalena, siostra Magdalena Nazarytanka. To jest takie moje przypomnienie, że warto byłoby, może, kto wie, może taka seta nie została, gdzieś się zawieruszyła w domu, nie została skasowana. No w każdym razie ja to odbieram, że to... No wpływ rodziców tutaj mama słuchała naprawdę wielokrotnie w ciągu dnia. Widzi pan, i tak trochę pan rodzicom to oddaje. Mama puściła kasetę, a później Radia Maria trochę później słucha i teraz no tak, no to właśnie dobrze ojciec zauważył, bo to ona mi dała, teraz ja jej oddałem. Tak, więc tu się też nie ma co tak jak gdyby wybrzydzać, bo to jest też nasze zadanie, tak? Co mieli zrobić rodzice, robili, mama, tata, co pan jako brat, no i teraz w drugą stronę, prawda? Ile razy ludzie no później opiekują się na przykład swoimi rodzicami, wracają do tego i to też trzeba zobaczyć wartość w tym, z jednej strony Boże przykazanie, czci ojca i matkę, uszanuj siwy włos i pomóż, zaangażuj się, może nie każdy z rodzeństwa będzie rozumiało, no ale że ktoś rozumie, to będzie z mamą, tatą, nawet będzie się czy no jakoś próbował mobilizować, bo wiele rzeczy trzeba się wyrzec nieraz, tak? Bo opiekować się to nieraz jest bardzo trudna i mozolna ta posługa, no, ale jeżeli rozumiemy, wiemy dlaczego, no to będzie inaczej. Więc bardzo dziękuję panu, dziękuję też za to świadectwo, kiedyś za pomoc wielu ludziom pewnie też pan pomagał w tym, że przestrajał radio. Taka była też, taki był kiedyś czas, taka historia i pan też tym samym się w jakiś sposób dokładał do tego. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo? Nie wiem, czy się słyszymy? Halo? O, coś się dzieje przy słuchawce. O, szczęść Boże, miłej pani. Teresa Kołbyt-Boszczy. Chciałam tylko się tak podzielić na krótko, że to też właśnie były wymienione programy Bela. Te poprzednie przedmówca mówił, rodziców i dzieci. Mam taki właśnie trudny moment mojego życia, kiedy wychowując dzieci, dorastają, odchodzą. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce Boga Twojego, Jezus. A mając 19 lat i mając
żadnych jeszcze środków utrzymania. Wyprowadza się do Boga. Prowadź Maryjo, łaski pełni. Proszę ją. Argumentuje, że to jest niemoralne, że rzuca na siebie cień takiego negatywnego spojrzenia, które towarzyszy właśnie takie niemoralne prowadzenie się. Ona w tym niczego nie widzi i moje żadne argumenty nie mają, nie docierają do niej. Może też właśnie to są jakieś błędy wychowawcze, no jeżeli chodzi o tej formacji, no i codzienna modlitwa i czytanie Słowa Bożego. I taki moment właśnie dramatu mojego osobistego, że mimo wychowania, mimo właśnie takiej relacji osobistej, może nie idealnej, ale takiej przeciętnej bym powiedziała, modlitwy właśnie mi tych dzieci, żeby życie prowadziły i Pan Jędrzego Przemień demoralizacji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Tylko widziałam upadku, że modliłam się i prosiłam, a mimo to dziecko gdzieś poszło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę, że przez to też coś mi chcę powiedzieć. Powiem tak naprawdę, że był moment nawet takiej rozpaczy, że skończyło mi się moje życie i w jakiś sposób chyba już wykonałam swoje zadanie i do niczego już nie jestem potrzebna, bo wszyscy już są dorośli. Układają sobie życie tak jak chcą, według swoich już norm. Nie biorą pod uwagę ani słowa naszego, ani prośb naszych. Bo prosiłam i nie odpowiedziała i po prostu wyjechała i koniec. I to właśnie takie piękne było dla mnie, takie cierpienie matki. Egipska Rysja i Żyda zarządziła ciemność, tu zapanował, Rysja i Żyda zarządziła. Maryjo, królowa Polski, Maryjo, królowa Polski, ciemność i tu zapanowała, gdyż ja i Żyda zarządziła. Ciemność o Ty zapanowała, gdyż ja i Żyda zarządziła. Proszę Państwa, ja i Żyda jestem protoplastką wszystkich matek boskich, za piramidy babilońskiej, Diany Efeskiej, Żydy Efeskiej, Teotokos Łacińskiej. Zapraszam serdecznie do całego tego kalejdoskopu matek boskich, bo jest ich jeszcze więcej. Jak będziecie Państwo chodzić do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na dobrą 56, dokonują wyborów. Może nie do końca chcą się przyznać do tego, co robią. Nie widzą innego rozwiązania, bo może zabrnęły czasem za daleko. Nie wiedzą, jak się wycofać. A z drugiej strony to nowe życie może jest też takim mocnym impulsem, że przytłumiło rozum, że nie widzą tym, tak jak nawet powiedziała, czegoś złego. Ktoś mi ostatnio też opowiadał o tym, że mama jednej właśnie z córek nawet dołożyła się do tego, żeby córka, bo córka pojechała, zamieszkała z chłopakiem i dołożyła się do tego, żeby nawet wspólne mieszkanie mieli i tak dalej. I ten chłopak ją po jakimś czasie wyrzucił. No i to też tak w rodzinie to rozmawiali między sobą. Jakoś też trudno było to przyjąć, bo ktoś mówił, nie możesz tak robić. Pani tutaj upomina córkę. A są tacy, którzy nawet dołożą pieniędzy do tego,
że córka idzie na taką sytuację niepewną, bo nie ma gwarancji, że ten chłopak weźmie z nią ślub, po jakimś czasie no, wyrzuca ją, no i w jakim stanie ona wraca.